Cześć, ja jestem Adam i witam Was na moim kanale. Kontynuujemy przygodę w grze Lies of P. W poprzednim odcinku zwiedziliśmy dzielnicę Malum, odblokowaliśmy sobie skrót do Czerwonego Homara i kontynuujemy naszą eksplorację. Udało nam się trójkątnym kluczem również otworzyć drzwi po zagadce, więc mamy kolejny punkt odhaczony. Dzielnica na górze. Czyżby już był boss? Bractwo czarnych królików. Widzę wszędzie znaki. Dobrze widzę misję do przyzwania, czy mi się wydaje? Tak. Czyli mamy walkę z bossem. Może się przygotujmy trochę. Eternit. Karnister ogniowy. Ubierzmy też ostrze piły. No dobrze. Wejdźmy. Sprawdźmy, co nas czeka. Będziemy walczyć z całą grupą przeciwników. Liar, kłamca. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Mały też. Udało się. Mały pad. Oh, no! Knock him out, bro!
Wow. No nie udało się przy pierwszym podejściu. Trochę za bardzo się rozpędziłem przy tych atakach. Ale już wiem, czego się spodziewać, więc ruszamy dalej. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Udało się. Nie mogę go zaatakować. No, powiem wam, że jakich jest po dwóch, to jest ciężko, nie? Spróbujemy jeszcze raz. I wejdźmy. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Udało się. Udało się. Ah!
Udało mi się. Wow. Jednak nie, jakich jest więcej, to mądrze wolno broń na nich. Spróbujemy przyzwać z misy wsparcie. Zobaczymy, jak pójdzie nawet dwóch. Zobaczymy, czy z naszym duchowym wsparciem będzie łatwiej. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Wow, walczy z czterema naraz. Nie udało się. Ale by było bliżej. Jednak muszę wziąć wsparcie, bo ich jest za dużo po prostu na ten moment. I uważam, że od tego są te misy, żeby ich używać.
Chociaż można spróbować jeszcze raz samemu. I więcej używać egidy. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Wezmę zjawę do pomocy i po prostu będę sukcesywnie eliminował tych małych przeciwników, którzy będą się pojawiać. Bo to jedyne rozwiązanie. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. No, udało się.
No i nie udało się. Spróbujemy jeszcze raz. I teraz spróbujmy jeszcze zamiast tego iść tu do życia. Weźmy to. Tutaj jest. Weźmy to. No dobrze, zobaczymy teraz, jak nam pójdzie. Dobrze, udało się. I jeszcze z plecy. Ten padł i udało się w męczarnię. Czyżby była druga faza? Mam nadzieję, że nie. Bo naprawdę powiem, że dawno mi boss nie sprawił takich problemów jak teraz.
Damn you. You'll pay for that. Użyjmy Stargazera, poczynimy i zobaczmy, co jest dalej. Wszystkie marionetki zginą. PS, tak jak wszyscy, którzy zadrą z Bractwem Czarnych Królików. Rejestr Bractwa Czarnych Królików. Sprzedaż 10 sztuk ergo zakończona. Lubię naszego pośrednika, bo zawsze dobrze płaci. Tyle, że kiedy mu się spieszy, trudno zdobyć potrzebne mu ergo. Czasem zastanawiam się, co on z nim robi. Żre czy jak? Po co mu to ergo? Może faktycznie je zjada? Nie bacgrol po rejestrze, dzieciaku. Alchemicy proszą o kolejne dukatowe owoce. Trudno je zdobyć, więc może być problem. Ci z hotelu chyba powoli się orientują, co robimy. Możemy z nimi walczyć, ale to ostateczność. Najważniejsze jest bezpieczeństwo naszego rodzeństwa. O, jak uroczo, braciszku. Przymknij się. Mam 5 kawałków erga. Już prawie koniec z tym przedawaniem ciał. Jeszcze tylko trochę i wystarczy mi force na ucieczkę z tego przeklętego miasta. Propozycja alchemików kusi, ale kończy mi się ergo i nie wiem, co o tym myśleć. Myślę o wyprawie na bagno bez nadziei. Załatw mi nowe części, jak będziesz za miastem. A mi sukienkę. Dla mnie spluwę i broń. To nie wasz pamiętnik, durnie. Czyli Bractwo Królików to było takie... Nie wiem, jak to określić. Taka rodzina po prostu, która próba przeżyć. A tu co mamy? Hey, check this out. Looks like you, sorta. From a certain angle. You know, if you squint. No, I'm just kidding. No, it looks exactly like you. I mean, you see it, right? With the nose and the... Right? Portret młodzieńca. Skrzynka. Kwarc. Super, będzie można rozwinąć kolejną umiejętność. Co my tu jeszcze mamy? Tam jest winda. Dobrze, na razie windę zostawmy. Sprawdźmy jeszcze piętro w budynku. Trzeba będzie zaraz wrócić. Trend miesiąca. Maski tropicieli. Dlaczego tropicieli zaczęli nosić zwierzęce maski? Zdaniem miejskich historyków, noszenie masek zwierząt było elementem tradycji w starożytnym Kracie. Był to jeden z rytuałów służących popisaniu się osiągnięciami życia w walce z legendarnymi skalnymi tytanami. Wierzcie lub nie, lecz legenda ta stanowi inspirację dla dzisiejszych tropicieli. Maski nie są tylko ochroną i akcesorium modowym, lecz także wyznacznikiem stopnia i symbolem umiejętności. Dokładne powiązanie między stopniem a maskami nie jest jasne. Ogólnie rzecz jednak biorąc, najsilniejsi mają pierwszeństwo w ich wyborze. Możliwe, że są nawet żółtodzioby zmuszane przez starszych rangą do noszenia głupich masek. W ciężkich czasach szalejącego zespołu petryfikacji może warto odprężyć umysł fantazyjną maską tropiciela. Znajdź swoje własne zwierzęto temiczne. Modne maski tropicieli już czekają. PS. Towar zawiera filtr przeciw zarodnikom. Chroni przed zespołem petryfikacji i jest zgodny z pantetem pracowni. Hej bracie, kwatera jest spalona, więc co powiesz na maskę czarnej pantery? Pracownia też jest spalona. Po co je w ogóle robią? No, ciekawe. Czyli wszyscy ci, którzy noszą maski takie lisica i kot, to tak jakby stopnie takie dla nich, które otrzymali. Zobaczmy jeszcze tą windę, czy prowadzi do kolejnego ergo.
Ktoś tu jest. You have no idea how happy I am to see you, Mr. Stalker. Genju. Hello. It's a relief to see you. I'll get straight to the point. I found the gold coin tree. Who knew it was right beside us? But there's a problem. When I tried to pick the gold coin fruit, it resisted me. I couldn't even get close. It actually burned me. It's probably because I have the petrification disease. Pathetic, yeah? So close, yet so far. If you pick some gold coin fruit for me, I'll give you a reward. I heard the alchemists made a device capable of fully utilizing gold coin fruit. I ignored it, assuming it was just a legend. You hear all sorts of wild tales about alchemists. Now that I know gold coin fruit actually exists, though, perhaps it's all true. Interact with the Saintess statue at the Grand Exhibition. You might be able to use the other powers of the gold coin fruit. Ciekawe. I might look urbane now, but I used to be a farmer. I'm also interested in growing trees. I heard about a vendor who sells plant alchemy boosters. They might work on this tree too. If you come across such boosters, bring them to the tree. Dla mnie Janju zaczyna coś kręcić. Nie jest z nami w pełni szczery. If you pick some gold coin fruit for me, I'll give you a reward. Kamień życzeń w kostce. Stalker, please. Czy nic nam nie powie? Ciekaw, czy ten wzmacniacz do drzewa nie zniszczy tego drzewa. Dukatowy owoc, 8 sztuk. Dukatowe drzewo. Z dukatowego drzewa możesz co pewien czas zbierać dukatowe owoce. Owoce bywają potrzebne w różnych miejscach. Używaj wzmacniaczy, by przyspieszyć ich wzrost. Czyli jednak trzeba używać wzmacniaczy. Nie kręcił Gian Jonas. Dukatowy owoc. Rzadki owoc rodzony przez dukatowe drzewo. Gianjo na pewno od razu pozna jego wartość. Przypominający dukat owoc ma cudowną moc, co czyni go wyśnionym lekarstwem. Nieważne jednak, jak kuszący nie byłby cud, zawsze ma swoją cenę. Aha. Zobaczmy, co Gianjo jeszcze nam powie. Stalker, please. Kup A i możemy teraz kamienie. Trzy dukatowe owoce. No, trochę to kosztuje. I są różne kamienie. Zwiększa maksymalną energię na określony czas. Tymczasowo przywraca punkty życia zjawy. Na określony czas zwiększa liczbę punktów baśni w trakcie ataku. Tymczasowo przywraca legion. Zwiększa niszczycielską moc zjawy na określony czas. Na określony czas zmniejsza otrzymywane przez zjawę obrażenia. Wybucha, gdy zjawa zostawia trafiona. To wszystko praktycznie ze zjawą się dzieje. No dobrze. Na razie to zostawmy. Sprawdźmy, co tu jeszcze jest przy tym dukatowym drzewie. I wróćmy do hotelu się wzmocnić. Wydać nasze ergo. Tu nic nie będzie. Tu się coś otwiera.
Wróciliśmy do hotelu. No dobrze, punkty wydamy już w następnym odcinku, już nie będziemy przedłużać, wydamy punkty, sprawdzimy co tu się zmieniło i co nas czeka dalej. Dzięki za uwagę, pamiętajcie, aby subskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco. Dzięki za wszystkie łapki i komentarze i do następnego, cześć!